Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze Słowo Boże jest nawoływaniem do mądrości i ostrzeżeniem przed głupotą. Ale czym jest mądrość? Dla wielu ludzi, może i dla wielu z nas, mądrość to wiedza. Ale Pismo Święte mówi, że wiedza nie jest mądrością. Bo też wiedzę można wykorzystywać bardzo niemądrze, głupio, strasznie. Owszem, może służyć człowiekowi, ale też wiedza może być źródłem cierpienia. I to czasami niewyobrażalnego cierpienia. Wystarczy spojrzeć na miniony wiek, na wiek XX, czemu zdobycze wiedzy w pierwszym rzędzie posłużyły. Przede wszystkim posłużyły celom militarnym. Jednym z największych odkryć XX wieku to odkrycie sił wewnątrzatomowych. Sami wiemy, do czego w praktyce najpierw ta wiedza została wykorzystana. Niedawno obchodziliśmy rocznicę zrzucenia bomby atomowej na Hiroshimę. Ale też i wiedza medyczna niekoniecznie musi służyć człowiekowi. Może służyć, ale może też go niszczyć. Może też powodować cierpienie. Ja nigdy nie zapomnę takiego doświadczenia z czasów pierwszych lat mojego kapłaństwa, kiedy byłem kapelanem w szpitalu neurologicznym, między innymi na neurochirurgii. Ja wprawdzie tego sam bezpośrednio nie doświadczyłem, ale opowiadały to pielęgniarki. Był tam neurochirurg, bardzo wybitny, z tytułami naukowymi, który operował, specjalizował się przede wszystkim w operacjach raków mózgu. I tak się stało, tak Pan Bóg dał, dopuścił, że on sam zachorował na raka mózgu. I choć miał olbrzymią wiedzę i wielkie doświadczenie, kiedy przyszedł dzień jego operacji, nie można go było znaleźć. Uciekł, schował się, zakopał się pod zwałami brudnej bielizny szpitalnej. Ta jego wiedza, owszem, służyła innym, ale kiedy sam doświadczył tego, w czym starał się innym pomóc, stała się źródłem lęku, przerażenia. Zdawał sobie lepiej sprawę niż jego pacjenci, jakie będą skutki tej operacji. Tak więc wiedza nie jest mądrością. Jeśli służy miłości, jest szczęściem, jest pomocą. Jeśli służy nienawiści, rywalizacji, może się okazać nieszczęściem, przekleństwem, cierpieniem. A więc czym jest mądrość? Odwołajmy się znów do Słowa Bożego. Święty Paweł w pewnym momencie pisze: Bogu, który jedynie jest mądry. Bóg jest jedyną mądrością. Tą mądrością, która wyraziła się w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. Ojcowie Kościoła będą utożsamiać to słowo Sofia właśnie z Jezusem Chrystusem. Tej mądrości Bożej też poświęci najpiękniejszą bazylikę, jaką wybudował pierwszy chrześcijański cesarz, Konstantyn, Hagia Sofia, która, jak wiemy teraz, jest meczetem w dawnym Konstantynopolu, obecnie Stambule. Ta mądrość, o której mówi pierwsze czytanie, ta, która zbudowała sobie dom, wyciosała 7 kolumn, ten dom to kościół, który założył Jezus Chrystus. I te 7 kolumn sakramenty, to wino i chleb, które daje mądrość, wzywając wszystkich na ucztę,
to Eucharystia. Tak, to wołanie, chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie naiwność, a żyć będziecie. Jezus Chrystus jest tą mądrością. I to tą mądrością, o której apostoł Paweł powie gdzie indziej, moc i mądrość Boża, Jezus Chrystus ukrzyżowany. Jego ciało za nas wydane i Jego krew za nas przelana. To ten najwyższy wyraz Bożej mądrości, którą celebrujemy w każdej Eucharystii, abyśmy i my tą mądrością się nasycali i stawali się mądrymi. Jak mówi apostoł, baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie, nie jak niemądrzy, ale jako mądrzy. Eucharystia to nie tylko ciało i krew Chrystusa. To ciało za nas wydane i krew za nas przelana. Niesamowicie to ważne, bo to jest ta miłość Boga, która wyraża się właśnie w darze, w ofiarowaniu się nam. Jeśli my tę miłość Jezusa Chrystusa, Jego ciało za nas wydane i krew za nas przelaną, przyjmujemy, jeśli je spożywamy, ono nas przemienia na swoje podobieństwo. Tak jak często w tej bazylice modlimy się, uczyń serca nasze według serca Twego. Abyśmy i my, tak jak Jezus Chrystus stał się dla nas i ciągle staje się darem, we wszystkich sakramentach, ale w sposób szczególny w Eucharystii, abyśmy i my stawali się darem. We wtorek będziemy wspominać jednego z największych mistyków średniowiecza, świętego Bernarda z Clairvaux. Pochodzą od niego znamienne słowa, mówiąc o Eucharystii i o tej Bożej mądrości wyrażającej się właśnie w miłości, która jest darem z siebie. Święty Bernard mówi, kiedy Go spożywamy, kiedy Go jemy, Jezusa Chrystusa, Jego ciało, On mieszka w nas, jest w nas, ale to tylko połowa tego, czego Bóg dla nas pragnie. To, że Jezus Chrystus jest w nas. Ważne jest, abyśmy i my byli w Nim. A jak stajemy się w Nim? Stając się jak On darem. Mówi Pan Jezus, jeśli kto chce zachować swoje życie, traci je. To znaczy, jeśli chce skupione na sobie ratować swoje życie, jeśli żyje dla siebie, w gruncie rzeczy żyje życiem przeklętym, życiem bezsensownym, życiem, jak mówi apostoł, niemądrym czy wręcz głupim. Bo i tak to wszystko, co zdobywa, co gromadzi dla siebie, i tak to wszystko straci. Cierpiąc coraz bardziej, kiedy będzie to tracił. I dalej mówi Jezus, jeśli kto straci swe życie dla mnie i dla Ewangelii, to znaczy uczyni swoje życie darem ze względu na mnie, dla mnie i dla mojej Ewangelii, to znaczy, służąc innym, będąc świadkiem Ewangelii, swoim słowem, ale przede wszystkim swoim życiem, zachowa swoje życie na życie wieczne. I my dziś, bracia i siostry, jesteśmy po to, na każdej Eucharystii jesteśmy po to, abyśmy stawali się mądrymi, abyśmy przyjmowali Jezusa Chrystusa, aby On zamieszkał w nas, po to, abyśmy potem byli w Nim. Abyśmy żyli tym darem Jego życia
życia wiecznego, rozdając je, bo rozdając je nic nie tracimy. Przeciwnie, zyskujemy. Choć może nam się wydawać, że tracimy to życie fizyczne, materialne, biologiczne, ale to tak czy owak stracimy. Pytanie tylko, jak? Czemu ono posłuży? Czy stracimy je mądrze, czy stracimy je głupio? Prosimy dziś Pana, abyśmy napełniali się Nim, aby w nas realizowało się to, co w Nim się zrealizowało, aby w nas wypełniała się wola Pana Boga. Jak mówi apostoł, przeto nie bądźcie rozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Boga. A co jest wolą Boga? To, o co modliliśmy się na początku tej mszy świętej, abyśmy miłując Go we wszystkim i ponad wszystko otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia, przez Chrystusa naszego Pana. Amen.